Witam, tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj złociste zapiekanki serowo-ziołowe. Takie zapiekanki robi się naprawdę szybciutko, żeby nie powiedzieć błyskawicznie. To też nieraz uratowało mnie w sytuacji tak zwanych niespodziewanych gości. Ale robimy je także w sposób dedykowany, to jest na przykład jako dodatek do różnego rodzaju zup, na przykład zupy pomidorowej czy barszczyku. Tak trochę nietypowo, ale smakują naprawdę wyśmienicie. Przepis i składniki podaję na www.skutecznie.tv, gdzie serdecznie zapraszam. A za chwileczkę pokażę, jak przygotować te błyskawiczne, chrupiące i złociste zapiekanki. Idealne na pogaduchy z przyjaciółmi przy wieczornych spotkaniach i nie tylko. Zapraszam. Ser ścieram na tarce o grubych oczkach. Tu jest jakieś 400 g twardego, żółtego sera. Do naczynka wkładam takie 3 solidne łyżeczki koncentratu pomidorowego. Dodaję łyżeczkę oliwy z oliwek i rozcieńczam wodą. Niewielka ilość. Otrzymuję taką gęstą pastę pomidorową. Chodzi mi właśnie o taką konsystencję, żeby się łatwo rozsmarowywało, żeby nie była za gęsta. I na koniec dodaję odrobinę czosnku granulowanego. Mieszam. Odstawiam na bok i przygotowuję moje chlebki. Krumki chleba układam na ruszcie z piekarnika i teraz tak, mogłabym je posmarować masłem bądź masłem ziołowym. Ja nie chcę tutaj dodawać zbędnych kalorii, a chcę wprowadzić dodatkowy smak, dlatego posmaruję je cieniutko przygotowaną wcześniej pastą pomidorową. Każdy chlebek obkładam teraz startem na tarce żółtym serem. I normalnie przygotowałabym teraz panierkę serowo-ziołową, ale ponieważ ja robiłam wczoraj kotleciki w panierce serowej i mam trochę takiej panierki w pojemniczku, tu jest wymieszana bułka tarta, płatki owsiane i starty drobno żółty ser. Przypruszam teraz moje chlebki. Na koniec przypruszam czerwoną papryką. Oraz moją ulubioną przyprawą włoską. I tak przygotowane zapiekanki wstawiam teraz do nagrzanego piekarnika. Piekę na górnej półce przy włączonym grzaniu górnym i myślę, że zajmie to jakieś 8-10 minut, ale pod koniec pieczenia będę uważnie obserwować, żeby nie przypiec moich zapiekanek zbyt mocno. No i gotowe. W całej kuchni naprawdę przepięknie pachnie. Moim zapiekankom wystarczyło niepełne 7 minut, żeby się pięknie zrumieniły. Teraz zostawiam je na ruszcie, żeby odparowały od spodu i były takie fajne, chrupiące, po czym będę je wykładać na wygrzany talerz i podawać. Gotowe. Podaję na wygrzanym talerzu, póki jeszcze ciepłe. Pachną naprawdę obłędnie i gwarantuję, że bardzo szybko z tego talerza znikną. To świetny patent na praktycznie każdą imprezę, ale szczególnie świetnie sprawdza się w sytuacjach, kiedy dopadają nas tak zwani niespodziewani goście. Bardzo smaczne i bardzo szybkie co nieco do posiedzenia przy wieczornych pogaduchach z przyjaciółmi. Cóż, pozostaje mi tylko życzyć smacznego i wracam do gości.